Cześć, mam na imię Staszek i jestem rezydentem Anestezjologii Intensywnej Terapii. Prowadzę też taki blog dla ludzi mojego pokroju, który nazywa się laryngoskop.eu i w ramach tego bloga tworzę różnorodne materiały edukacyjne. Nigdy mi się nie wydawało, że będę tworzył taki materiał jak teraz, a tobie pewnie nie wydawało się, że kiedyś będziesz takiego słuchał albo słuchała. Niemniej nastały trudne czasy i... Wszyscy przygotowujemy się do rzeczy, o których myśleliśmy, że nigdy nie będziemy musieli robić. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla ciebie materiał, który dotyczy pacjentów z COVID-19, który dotyczy postępowania z nimi w czasie, kiedy się pogarszają. A jest to materiał adresowany dla ciebie szczególnie, jeśli nie jesteś anestezjologiem i nie masz doświadczenia w intensywnej terapii. Chciałbym w dzisiejszym podcaście, czy też wideo podcaście, skupić się na czterech plikach. I na wirtualnym respiratorze. I na podstawie takich właśnie rzeczy, czyli wytycznych Surviving Sepsis Campaign, przygotowanej przeze mnie ściągi leczenia RDS-u oraz dziennej listy kontrolnej, którą przetłumaczyliśmy z języka angielskiego, by stosowana w sieci szpitali w, w ramach NHS w Anglii oraz właśnie na podstawie wirtualnego respiratora firmy Drager, będę wam mógł pokazać, jak zacząć prowadzić pacjenta, który się pogarsza. Więc Zacznijmy od tego schematu, który właśnie teraz widzicie na ekranie. Jeśli mamy pacjenta z COVID-19, to problemy zaczynają się dla nas wtedy, kiedy ma on towarzyszącą hipoksję. Jak wiecie, COVID-19 jest chorobą, która może przebiegać w bardzo różny sposób. Problem polega, polega na tym, że kiedy zacznie się zapalenie płuc, ci pacjenci mogą się dość wcześnie zacząć pogarszać. Więc generalnie zalecenia są takie, że jeśli pacjent rozwija hipoksję, i teraz co to jest hipoksja? Hipoksja... Jest, jest to stan, w którym saturacja tego pacjenta spadnie poniżej 92%. Więc 92 to jest dla nas punkt, punkt odcięcia. Widzimy go zresztą tutaj po prawej stronie ekranu. 92 do 96 to jest nasza docelowa saturacja u tych pacjentów. Jeśli pojawia się hipoksja u tego pacjenta, to trzeba się zastanowić nad tym, czy jest ona natychmiastowym wskazaniem do intubacji, czy też nie. Zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, które możecie znaleźć w internecie, intubacji do powinien dokonywać u pacjentów z COVID-19 najbardziej doświadczony anestezjolog. I sama intubacja nie jest tematem tego, czym dzisiaj się będę zajmował. Raczej powiemy o tym, że jeśli ten twój pacjent ma tą saturację poniżej 92-96, to rozważ suplementację tlenu. Daj temu pacjentowi wąsy lub też maskę tlenową i pozwól mu oddychać tlenem ze ściany. Wielu pacjentów, zwłaszcza takich, których stan nie jest jeszcze ciężki, będzie dobrze tolerowało taką terapię, i w ten sposób uzyskasz saturację krwi tętniczej między 92-96%, czyli tak, jak chciałeś. Natomiast jeśli pacjent nie toleruje tej suplementacji tlenowej albo nie uzyskujesz odpowiedniej saturacji, to nie czekaj dłużej. Zawołaj anestezjologa, przekaż mu informację o tym, jak wygląda sytuacja. Jeśli dysponujesz takim sprzętem i potrafisz z niego korzystać, to rozważ tak zwane HFNC, czyli High Flow Nasal Cannula. Chodzi po prostu o kaniule nosowe, czyli tak zwane wąsy tlenowe, do szybkiego przepływu tlenu. Tak jak przy normalnych wąsach tlenowych, uzyskujemy przepływ przepływie około 5 litrów na minutę ze ściany. Mniej więcej 30%-35% 30, 30 35 zawartości tlenu w powietrzu wdychanym. Tak, kiedy używamy High Flow Nasal Cannula, możemy uzyskać nawet prawie 100% tlenu w powietrzu wdychanym. Więc w ten sposób będziemy mogli zapewnić pacjentowi dobrą oksygenację, co będzie zwykle prowadziło do zmniejszenia liczby oddechów. Czego boimy się, kiedy stosujemy HFNC u pacjentów, um, u pacjentów, którzy mają COVID? Boimy się aerozolizacji, czyli boimy się, że ten tlen o wysokim przepływie, nawet 60 litrów na minutę, będzie uderzał o tylną ścianę gardła, będzie powodował powstanie kropelek, które potem będą przez pacjenta wydychane, wykaszliwane i będą kontaminowały pomieszczenie. Dlatego jeśli stosujesz HFNC, high flow nasal cannula, to zawsze stosuj HFNC z maseczką twarzową, która jest założona na pacjenta po to żeby nie dochodziło do tej aerozolizacji. Jeśli nadal nie widzisz wskazań do intubacji dotchawiczej, to możesz ewentualnie rozważyć nieinwazyjną wentylację pozytywnym ciśnieniem, czyli tak zwane chociażby CEPAP, Natomiast jest to generalnie u tych pacjentów bardzo słabe zalecenie. Silnym zaleceniem jest natomiast to, żebyś nie opóźniał, nie opóźniała intubacji, jeśli jest do niej wskazanie. Więc najpóźniej w tym momencie, w którym rozważasz HFNC, daj znać anestezjologowi, że pacjent się pogarsza i że możesz mieć problemy i chciałbyś prosić, chciałabyś prosić o jego pomoc. No i teraz tak, jeśli chodzi o to, co należy wtedy zrobić, należy wykonać intubację dotchawiczą. Intubuje najbardziej doświadczony anestezjolog i podczas intubacji należy używać oczywiście środków ochrony osobistej i maksymalnie ograniczyć liczbę personelu w pomieszczeniu. Jeśli jest dostępny i ma się doświadczenie z tym urządzeniem, to powinno się używać wideolaryngoskopu. I to jest pierwsza plansza, którą chciałem z wami mówić, czyli takie bardzo proste, bardzo prosty schemat postępowania u pacjenta z COVID-em. Jeśli pacjent się psuje, podaj mu tlen. Jeśli dalej się psuje, jeśli nie, nie, nie osiągasz swojej docelowej saturacji krwi tętniczej tlenem, to rozważ tlenoterapię o wysokim przepływie przez kaniulę donosową z maską twarzową na twarzy. Jeśli to nadal nie działa, no to wołaj anestezjologa będzie trzeba intubować. I jeśli ten pacjent jest już zaintubowany, to mamy do czynienia albo z ciężkim zapaleniem płuc, albo mam do czynienia z chorobą, która nazywa się ARDS, czyli acute respiratory distress syndrome, zespół ostrej niewydolności oddechowej. I żeby powiedzieć sobie coś o ARDS-ie, to otworzymy sobie drugi programik i coś sobie narysujemy. Powiemy sobie generalnie o fizjologii układu oddechowego. To będzie nam też potrzebne do tego, żeby powiedzieć sobie o podstawowych parametrach wentylacji mechanicznej, chociaż będę starał się postępować zgodnie z zasadą Bera Grylsa, czyli KISS, keep it simple, stupid, to naprawdę nie jest aż tak trudne i warto tego dodatkowo nie, kom nie komplikować, zwłaszcza, że tak naprawdę rozmawiamy o sytuacji, której... Zajmować się tym będzie niespecjalista, więc chodzi nam o to, że przede wszystkim o to, żeby temu pacjentowi pomóc na zasadzie trochę pierwszej pomocy przed pierwszą konsultacją z anestezjologiem, ale przede wszystkim nie zaszkodzić bardziej. Więc powiedzmy sobie o bardzo podstawowych sprawach, jeśli chodzi o mechanikę oddechową. Zobaczmy, tak to jest trawica. Trawica dzieli się na dwa oskrzela i mamy pół co jedno, pół co drugie. Rysunek jest dość schematyczny, ale myślę, że wystarczający. I teraz tak. Wiecie, że każde z płuc otoczone jest opłucną. Mamy dwie blaszki opłucnej. Jedna jest zrośnięta z płucami, druga jest zrośnięta ze ścianą klatki piersiowej. I teraz, kiedy ściana klatki piersiowej przy fizjologii. Przy fizjologicznym wdechu, czyli mamy F jak fizjologia. Następuje fizjologiczny wdech i ściana klatki piersiowej wędruje na zewnątrz. Wówczas to, co dzieje się pomiędzy dwiema blaszkami opłucnej, to to, że powstaje tam negatywne ciśnienie. Co znaczy, że ciśnienie jest negatywne? Oznacza, że ciśnienie jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. I to negatywne ciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego, które jest dodatnie. Powoduje nam przepływ gazu. Przepływ gazu przez oskrzela i wpływanie gazu do płuc, wypełnianie pęcherzyków płucnych. I to jest standardowa wentylacja pacjenta. Tak Ty się wentylujesz w tej chwili, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli oglądasz to na respiratorze, to być może um, nie powinieneś. Powinieneś się zacząć odpoczywaniem i zdrowieniem. Natomiast jeśli jesteś zdrowy, to tak właśnie wygląda w tej chwili Twoja mechanika oddychania. Natomiast to, co my robimy, kiedy podłączamy pacjenta do respiratora, to jest dokładna odwrotność fizjologii. To, co my robimy, nazywa się PPV albo IPPV, ale PPV generalnie oznacza positive pressure ventilation, czyli wentylacja dodatnim ciśnieniem. Jeśli narysujemy sobie analogiczny rysunek, czyli mamy tchawicę, tchawica dzieje się na dwa oskrzela, dwa oskrzela rozchodzą się w płuca, jedno, drugie, opłucna nie ma tutaj już żadnego znaczenia, to generalnie przepływ, oczywiście też będzie dochodziło do przepływu, nie? Czyli ten, to powietrze dalej wchodzi przez, przez tchawicę, przez oskrzela do płuc, natomiast ten przepływ nie jest spowodowany tym, że mamy ujemne ciśnienie w opłucnej, bo go nie mamy, tylko będzie spowodowany tym, że doda dajemy dodatnie ciśnienie generowane przez respirator, które jest wyższe od ciśnienia, które jest w płucach, w pęcherzykach płucnych i to powoduje przepływanie powietrza. Także to jest dokładne odwrócenie tego, o czym mówimy w wentylacji fizjologicznej. I tym podstawowym trybem, którego, trybem wentylacji, czyli, czyli ustawienia respiratora, którego będziecie używać w terapii pacjenta z COVID-em, pacjenta z ARDS-em, jest tak zwany tryb volume control. To jest tryb, który może się w różnych respiratorach nazywać różnie, ale generalnie mamy tak, VC, czyli volume control, jest to, jest to wentylacja kontrolowana objętościowo, czyli... Parametrem, który zadajemy, jest właśnie objętość. Ona się nazywa również w zależności od producenta respiratora na wiele innych sposobów. Może nazywać się, się VCV, czyli Volume Control Ventilation. Może nazywać się też wentylacja objętościowo zmienna. Piórko mi przerywa, wybacz. Okej, okay. wentylacja objętościowo zmienna. I cały wyc polega na tym, że parametrem, który nastawiamy jest objętość, czyli będziemy chcieli pacjentowi podać daną objętość oddechową, ale parametrem pochodnym tej objętości jest wyindukowane przez nas ciśnienie. I krzywa, którą będziemy tworzyli wygląda mniej więcej tak. Na tej krzywej... Znajdują się trzy ciśnienia, trzy ciśnienia, które absolutnie musisz znać, jeśli w ogóle zabierasz się za prowadzenie wentylacji mechanicznej. Jest to tak zwane P-PIC, czyli ciśnienie szczytowe. To jest to ciśnienie, które znajduje się w tym miejscu. Jest to tak zwane P-PLATO, czyli ciśnienie PLATO, czyli ciśnienie, które na tej krzywej znajduje się w punkcie PLATO, czy, czy na tym PLATO. I jest to tak zwany PIP, czyli... Positive and expiratory, ex, and expiratory Pressure, czyli dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe. To jest ciśnienie, które pozostaje w drogach oddechowych po zakończeniu wdechu podawanego przez respirator. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pacjent wydycha całe powietrze, no to ciśnienie jego pęcherzyków płucnych zrównuje się z ciśnieniem atmosferycznym i te pęcherzyki się zapadają, ponieważ zapadnięte pęcherzyki płucne, tak, siłę, która działa, siła napięcia powierzchniowego, która sprawia, że pęcherzyki chcą się zapaść. Ponieważ zapadnięte pęcherzyki płucne trudniej się otwierają i każde otwarcie jest dla nich dodatkowym bodźcem stresowym i uszkadzającym, to chcemy ustawić takie ciśnienie, które sprawi, że te pęcherzyki się nie zapadną. Dlatego stosujemy tak zwane Positive and Expiratory Pressure. I nawet jeśli maszyna, jeśli ten respirator skończy już wydech. To w tym pęcherzyku zostanie odrobina powietrza. Także to są te informacje, które musimy znać, żeby myśleć w ogóle o wentylacji mechanicznej. Problem z PIPem, bo pip, PIP to jest świetna rzecz, absolutnie świetna rzecz, natomiast jest z nim związany też pewien problem. I problem z PIPem jest związany z tym, że on działa nie tylko na płuca, ale działa też na inne narządy w klatce piersiowej, w tym głównie w, na serce. Ponieważ jeśli dajemy dodatnie ciśnienie w klatce piersiowej, no to serce wiadomo, że też jest tym dodatnim ciśnieniem z zewnątrz uciskane i nie może pracować tak dobrze, jak wtedy, kiedy w klatce piersiowej. Panują fizjologiczne ciśnienia. To powoduje, że do serca napływa mniej krwi, czyli mamy mniej krwi w prawym przedsionku, mniej krwi w lewej komorze i w związku z tym też mniejszą objętość wyrzutową, mniejszy rzut serca. Mamy również zmniejszone wydzielanie przedsionkowego peptydu natriuretycznego, czyli peptydu, który pobudza nerki do działania, co z kolei może powodować no Niewydolność nerek w przebiegu ARDS-u. I to są nasze podstawowe parametry, które nas interesują. Jeśli chodzi o sam ARDS, to to, co, co jest charakterystyczne dla tej choroby, to to, że na obwodzie płuc powstają zagęszczenia, powstają konsolidacje, powstają obszary, których nie da się wentylować i którymi nie da się oddychać, i z tego właśnie powodu wentylacja mechaniczna pacjenta nam siada, czy wentylacja spontaniczna pacjenta siada i musimy pacjenta wentylować mechanicznie, co też nie jest proste. I ponieważ te płuca znacznie, znacznie, znacznie zmniejszają swoją objętość, zobaczcie, na początku mogliśmy wentylować całe płuco, natomiast teraz zostaje nam powiedzmy tyle miejsca do wentylowania, to ponieważ te płuca znacznie zmniejszają swoją objętość, ARDS jest związane z tak zwaną koncepcją baby lung, czyli mimo, że Czyli płuco dziecka, nie? Płuco niemowlęcia. Czyli mimo, że pacjent ma swój wzrost, to tak naprawdę jego płuco wygląda jak płuco człowieka, które jest od niego dużo mniejsze. I z tym wiążą się też dwa pojęcia, czyli pojęcie wolutraumy i barotraumy. Są też inne pojęcia związane z wentylacją mechaniczną, takie jak biotrauma, trauma, ale to nie są w tej chwili na których będziemy się skupiać, bo dwa, które nas w tej chwili interesują, to są właśnie volutrauma, czyli trauma spowodowana objętością, i to jest tak zwana barotrauma, czyli trauma spowodowana ciśnieniem. Trauma spowodowana ciśnieniem jest spowodowana głównie ciśnieniem szczytowym, a zwłaszcza ciśnieniem plato. Natomiast trauma spowodowana spowodowana objętością jest spowodowana tym, że podajemy pacjentowi zbyt dużą objętość oddechową. Także tyle jeśli chodzi o krótki wstęp fizjologiczny i teraz wracamy do naszych schematów, przechodzimy do drugiej infografiki, czyli do infografiki o samym leczeniu ARDS-u. I teraz tak, mamy trzy stopnie ARDS-u, które są definiowane tak zwanymi kryteriami berlińskimi i to za chwilę Wam pokażę na, 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 na tym trzecim pliku na ściądze z RDS. Natomiast te trzy rodzaje RDS-u, trzy stopnie ciężkości RDS-u leczy się trochę inaczej, chociaż dość podobnie. Więc, więc zacznijmy od tego, co jest Pokazane na zielono, czyli o jedynych rzeczach, które są pewne w terapii RDS-u. Po pierwsze, to jest tak zwana wentylacja protekcyjna, czyli wentylujemy pacjenta dość niskimi objętościami, a tak jak pokażemy sobie za chwilę, to, są, to będą objętości, które które są objętościami na należną masę ciała, a nie na rzeczywistą masę ciała. Druga rzecz, ciśnienie plateau, czyli ciśnienie to w fazie plateau powinno nie być wyższe niż 30 cm H2O. Powinniśmy zrobić diagnostykę infekcji bakteryjnej, ponieważ infekcje wirusowe często będą się wiązały z superinfekcjami, czyli z nadkażeniami i utrzymywać to samo docelowe SpO2, czyli docelową saturację. Płynoterapia powinna być raczej konserwatywna, co prawda, co prawda płuca w ards nie są zazwyczaj mokre, natomiast tak jak powiedzieliśmy mogą wysiadać nerki i może być tak, że dolewając do pacjenta zbyt dużo płynów będziemy powodowali dodatkowo obrzęk płuc, co jeszcze pogorszy sytuację oddechową pacjenta. I antybiotykoterapia empiryczna, zgodnie z zaleceniami, które funkcjonują w Twoim szpitalu, to jest antybiotykoterapia, którą można zastosować u tego pacjenta. Niepewna jest w tej chwili, chwili sterydów. Jeśli pacjent ma umiarkowany lub ciężki ARDS, to można dać mu wyższe pipy, można dać mu bolus środków wyzwierczających, czyli głównie atrakurium albo cis i później można podać te leki w pompie. Jeśli dajesz atrakurium, to zwykle będziesz chciał dać 50 mg, jeśli dajesz cis atrakurium, zwykle będziesz chciał dać 10 mg. Tych dawek nie musisz pamiętać, to jest w jednym i drugim przypadku jedna ampułka, A jeśli chodzi o to, ile dać w pompie, to będziesz miał czas, żeby o to zapytać. Albo sobie zapisać. Tradycyjne manewry rekrutacyjne to jest coś, co potrafi prawie każdy respirator, ale nie polecam ci w ogóle leczyć umiarkowanego, albo ciężkiego ARDS-u bez konsultacji z anestezjologiem. Także to jest rzecz, która może pacjentowi bardzo zaszkodzić i tego nie rób. Jeśli widzisz, że pacjent nie odpowiada na Twoją terapię, to skonsultuj się z anestezjologiem. Wentylacja na brzuchu, czyli tak zwane prone position, to jest działanie, które w ARDS. Odnosi fajne korzyści, zwłaszcza u pacjentów z COVID-19 wykazano, że co najmniej 16 godzin dziennie leżenia na brzuchu tym pacjentom robi dobrze. Jeśli chodzi o manewry z wykorzystaniem wzrastającego PIP, to nie są one zalecane. Krótkotrwała sterydoterapia w przypadku umiarkowanego i ciężkiego ards a zwłaszcza wstrząsu septycznego albo sepsy, jest dopuszczalna, ale też do rozważania nie jako silne zalecenie. OK, to na razie zostawmy. Pozostałe rzeczy to jest skomplikowana sprawa, która tak naprawdę nawet dla anestezjologów nie jest do końca znana, bo są to rzeczy, których nie stosujemy na co dzień. Więc dajmy sobie z tym na razie spokój i przejdźmy kawałek dalej do pliku, który zawiera ściągę z ARDS, którą przygotowałem w ramach odcinka podcastu ARDS. Gdybyś był tematem, była tematem bardziej zainteresowana albo zainteresowana, to odsyłam cię do tego odcinka podcastu. On jest co prawda bez wideo, ale omawiam tam dokładnie to, czym jest ARDS. Więc to, co chcę powiedzieć teraz, kryteria berlińskie, które znajdują się w tym miejscu, łagodny, umiarkowany, ciężki ARDS, one wszystkie są obliczane na podstawie tak zwanego wskaźnika oksygenacji. Czyli musimy pacjentowi zrobić gazometrię krwi tętniczej. Ten skrót czyli PaO2, ono oznacza prężność tlenu we krwi pacjenta. To bierzemy z gazometrii i FiO2 to jest zawartość tlenu w powietrzu wdychanym wyrażona w setnych, czyli na przykład 21% to jest 0,21. Dzielimy jedno przez drugie i wychodzi nam jakaś liczba wyrażona w milimetrach subartenci. Jest to Kryterium rozpoznania RDS, u jest ta liczba poniżej 300%, Natomiast no później zależy wszystko od tego, jak bardzo poniżej 300 ona jest. Rozpoznajemy wtedy ARDS łagodny, umiarkowany, ciężki. Jak widzimy, śmiertelność i rokowanie we wszystkich trzech no jest raczej niepomyślne. No i to, co nas interesuje, to jest to, czyli to jest protokół wentylacji oszczędzającej płuca. Ten protokół został stworzony przez amerykańską sieć szpitali leczących ARDS, czyli tak zwany ARDS-NET. To jest to, co widzicie tutaj. I teraz tak, jeśli chodzi o tryb wentylacji, to ma być to wentylacja kontrolowana, objętościowo zmienna, tak jak powiedziałem Wam przed chwilą. Docelowe ciśnienie plato mniej niż 30, to widzieliśmy przed chwilą w wytycznych Surviving Sepsis Campaign, czyli to będziesz miał napisane w różnych miejscach. Objętość oddechowa od 4 do 6 ml na kilogram, ale PBW, czyli Predicted Body Weight. Ilość oddechów na minutę. Dostosowujemy tak, żeby pH u tego pacjenta było wyższe niż 7,30, dopuszczalny jest ewentualnie 7,20, jeśli pacjent bardzo źle się prowadzi. I do E to jest parametr, który mówi o tym, jak długo trwa wdech i jak długo trwa wydech. Fizjologicznie, spróbuj sobie wziąć kilka spokojnych oddechów. Zobaczysz, że twój wydech trwa mniej więcej dwa razy dłużej niż wdech. Czyli jeśli na przykład. Oddychasz 20 razy na minutę, czyli każdy pojedynczy oddech trwa 3 sekundy. Nie, 3 razy 20 to jest 60, czyli każdy oddech trwa 3 sekundy, to twój wdech będzie trwał sekundę i wydech zajmuje 2 sekundy. Jest to jasne? Myślę, że jest to jasne. To jest fizjologiczne. Natomiast w ARDS-ie czasami te ciśnienia, których potrzebujemy, żeby tego pacjenta napompować, są tak duże, że potrzebujemy wydłużyć tą fazę wdechową, skrócić tą fazę wydechową, po to, żeby ten pacjent dostawał od nas no, odpowiednio dużo tlenu. Dalej, przepływ ustawiamy na 60 litrów na minutę i pauza wdechowa powinna wynosić pół sekundy. To są nasze podstawowe elementy wentylacji. Przy czym. Jeśli nie będziesz nic grzebał w przepływie, nic nie będziesz grzebać w pauzie wdechowej, to prawdopodobnie będzie dobrze. PAO2, czyli dążymy do takiej wartości w gazometrii krwi tętniczej, dążymy do takiej wartości saturacji we krwi tętniczej, SAO2 to nie jest to samo co SPO2, SAO2 jest oznaczana w gazometrii krwi tętniczej, SPO2 to jest saturacja z puls, z puls nie? czyli to P jak puls oksymetria. I PIP, czyli to dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe, dobieramy sobie z tabelki, która znajduje się poniżej. Mamy dwie strategie niższego PIP i wyższego PIP. Zaczynajcie od strategii niższego PIP. Na razie nie ma dowodów, że, w, że w, u pacjentów z COVID-19 strategia wyższego PIP jest lepsza od strategii niższego PIP, więc generalnie zaczynamy od tego, tej strategii niższego PIP i patrzymy, jak ten pacjent się prowadzi. Czyli co robimy? Ustawiamy FiO2 na respiratorze na 30% i PIP na 5%. Objętość, tak jak za chwilę sobie pokażemy w tej tabeli, która jest obok, i patrzymy, czy ten pacjent uzyskuje te parametry, o których mówiliśmy. Te parametry, te trzy, te dwa właściwie parametry docelowe, czyli PAO2 od 55 do 80 i saturacja od 88 do 95, czy też w COVID-zie konkretnie, tak jak widzieliśmy obok, raczej 92 do 96. I teraz tak. Jak ustalamy, ustawiamy objętość oddechową? Objętość oddechową możecie ustalić najłatwiej po prostu biorąc ją z tej tabelki, ale większość respiratorów, jeśli zaznaczycie płeć pacjenta i wzrost pacjenta, to automatycznie wyliczy wam, ile powinien im podawać. Natomiast te wyliczenia nie zawsze są dobre, respiratory nie zawsze mają najnowsze oprogramowanie, w związku z tym. No, warto sprawdzić w tabeli, czy, czy to, co robimy i to, co podajemy pacjentowi jest zgodne z tą koncepcją Baby Lung, bo jeśli nie będzie zgodne z koncepcją Baby Lung, to możemy spowodować tą właśnie wolutraumę, albo podawać za małą objętość, która też nie przyczyni się do pozytywnej oksygenacji. W związku z tym bierzemy sobie, ja na przykład mam tam 1,90 m jeśli mam 1,90 m, jestem mężczyzną, w tej tabelce jestem zielony, to moja predicted body weight, czyli należna masa ciała wynosi 84 mniej więcej kilogramy, co oznacza, że podałbym sobie, podając sobie 6 ml na kilogram, podałbym sobie 505 ml w każdym pojedynczym oddechu. I teraz częstość tych oddechów dobieram tak, żeby moje PACO2, czyli prężność dwutlenku węgla w krwi tętniczej, była taka, że pH będzie utrzymywało się w tej granicy, o której mówiliśmy, czyli powyżej 7,30. Proste? No proste. Nie ma nic prostszego niż podstawowe nastawienie wentylatora, przepraszam, respiratora u pacjenta z ARDS. Po prostu jedna tabela, druga tabela. FiO2 i PIP dobieramy tak, żeby pacjent miał tą saturację, którą ma mieć. No i jesteśmy zadowoleni. Nie jest to takie trudne, nie? Tak mi się właśnie wydawało. Następną rzeczą, na którą możecie zastanowić tak zwany weaning, ale myślę, że teraz nie ma czego, co, co, co tego tematu omawiać. Jakby weaning, czyli odzwyczajanie od respiratora i odłączanie pacjenta od respiratora, to jest sprawa na dalszą część wentylacji mechanicznej, która w międzyczasie będzie trwała 5, 6, 7, 8, 10 dni, może nawet więcej. I jest to temat, który zdążycie omówić z anestezjologiem i myślę, że macie też w szpitalu albo dokładne protokoły tego, jak to się przeprowadza, Albo będziecie mieli czas na to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób to działa u Was w szpitalu, a prawdopodobnie anestezjolog będzie chciał tak czy inaczej być dost dostępny, będzie chciał być obecny przy ekstubacji. Także to jest to, co chciałem Wam powiedzieć o tej podstawowej terapii ARDS-u. Ten plik załączę Wam po prostu w komentarzach do tego odcinka, do tego, do tego materiału wideo, także będziecie mogli sobie. Po prostu go ściągnąć, mieć ze sobą, tak samo jak wszystkie pozostałe pliki, z której dzisiaj korzystamy. I tak zwana dzienna lista kontrolna u pacjenta z COVID to jest materiał, tak jak widzicie, który został stworzony w Sheffield Teaching Hospital we Wielkiej Brytanii. I ten konkretny plik zawiera kilka rzeczy, które w Polsce, no ponieważ jest to po prostu tłumaczenie, które jest tłumaczeniem z oryginału, bez dostosowywania do naszych realiów, on zawiera kilka informacji, które u nas się raczej nie sprawdzają. Głównie to, że klonidyna jest lekiem, który jest niezarejestrowany w Polsce, nie? tutaj mamy klonidynę, przynajmniej w postaci dożylnej. I ta w wielu szpitalach nie będzie pierwszym rzutem leków przeciwdrobnoustrojowych w momencie, kiedy, kiedy podejrzewamy nadkażenie. Także zorientujcie się, jakie są protokoły, które są w Waszym konkretnym szpitalu i w zależności od tego, jakie one są, tą tabelkę można sobie z, y, zmodyfikować. Ona jest dostępna, słuchajcie, w formie edytowalnej na stronie, więc myślę, że może Wam w ten sposób dobrze posłużyć. No, jeśli chodzi o tą tabelkę, ona jest dość prosta, bo po prostu trzeba ją sobie oglądać, odhaczać, i jeśli coś was martwi, no to generalnie mamy możliwość skonsultowania się z anestezjologiem i mamy też napisane w różnych miejscach, na przykład tutaj, skonsultuj się z anestezjologiem w kwestii ekstubacji, skonsultuj się z anestezjologiem, jeśli podejrzewasz zespół hemofagocytowy albo ryzyko burzy cytokinowej, także wszystko jest napisane, co jako nieanestezjolog powinieneś u tego pacjenta obserwować i co powinno cię bardziej zmartwić niż inne rzeczy. Myślę, że nie ma co, żebyśmy to dokładnie omawiali. Przeczytasz to sobie, to wszystko mówi raczej samo przez się. Ale tak jak mówię, jest to materiał z Sheffield, nie z Twojego konkretnego szpitala. Więc zanim będziesz go stosować w szpitalu, zorientuj się, że u Was protokoły są po prostu takie same albo nie takie same, ale po prostu dostosuj sobie to do tego, jakie protokoły obowiązują w twoim szpitalu. Najważniejsze wytyczne i aktualne wytyczne znajdują się oczywiście na stronie Krajowego Konsultanta Anestezjologii ups, sorry, i Intensywnej Terapii. Ok. i trzecia rzecz, ostatnia rzecz, to jest kwestia samego respiratora. To jest wirtualny respirator Dregera Savina 300, nie jest to może respirator, który będzie dostępny w większości szpitali, ale jest to respirator, który zawiera wszystkie podstawowe parametry, które u pacjenta, które u pacjenta z ARDS-em chcemy ustawiać. Ja sobie go pozwolę wyłączyć. Wyłączyłem respirator, i w tej chwili nie mamy pacjenta. Pacjent nie jest wentylowany mechanicznie. Jeśli chcemy rozpocząć wentylację mechaniczną u pacjenta, no to musimy ten respirator włączyć. Ten konkretny respirator włącza się na start, ale wcześniej możemy jeszcze ustalić parametry, respi parametry respiratora, parametry wentylacji mechanicznej. W tym wypadku naciskając na pole Ventilation Settings. To pole nam się podświetla, to znaczy, że to jest to, co wybraliśmy, i pokazują nam się nowe opcje. Nieźle, co? Tyle ustawień, które. Dobra wiadomość, już właściwie rozumiemy. Więc tak, mamy, po pierwsze, tutaj na górze mamy różne tryby wentylacji. Widzisz, nie? Jakieś tam VC, SIM, generalnie no, one nie są dużo warte. One Ciebie na tą chwilę nie interesują. To, czego szukasz, to jest tryb, który będzie miał w nazwie VC albo VCV, czyli Volume Control, coś tam, coś tam. Ewentualnie, jeśli masz respirator, który mówi do Ciebie po polsku, to tryb może nazywać się trybem objętościowo-zmiennym. No, i teraz tak, ustalmy te, te początkowe parametry wentylacji mechanicznej i załóżmy, że ja jestem pacjentem. Czyli zaczynamy, tak jak mówiliśmy, od 30%. Nie? Klikamy sobie na ten O2, który jest tutaj, to jest ekran dotykowy, więc dotykamy sobie go w ten sposób i pokrętłem, kręcimy w prawo, ustawiając tam, ustawiamy się 31, może być. Ustawiając 31%. 1 i wtedy naciskamy to pokrętło, naciskanie oznacza potwierdzenie, czyli mamy ustawione 31%. Wentylacja minutowa, pamiętasz ile chciałem sobie podać? Chciałem podać sobie 505 ml i to w moim przypadku jest wystarczająco. Nie ma 505, jest 500 i jest 510. Jeśli ustawimy 510 to już będzie więcej niż to... 6 ml na kilogram, to by mi się nie podobało, bo nie chcę mieć zepsutych płuc bardziej, przez to, że mnie źle wentylujesz. Więc ustalmy sobie, nie mogę trafić w 500. Oh, dobra, niech będzie. 490. I teraz tak. RR, czyli Respiratory Rate, to jest ilość oddechów na minutę, którą mi podasz. Możemy sobie ustalić, no nie wiem, co to na to, zróbmy sobie 18, co? Czyli klikamy na Respiratory Rate ustawiamy sobie na 18 i potwierdzamy wciskając ten przycisk. Kiedy masz to podświetlone, to zauważ, że masz tutaj też podaną tą wartość i do E, tak? Czyli wdech do wydech. To będzie 1 do 1,5 w tym przypadku. Jeśli chcesz na tym konkretnym respiratorze zmodyfikować tą wartość, to musisz skrócić czas trwania wdechu, czyli w tym wypadku TI, nie? Mogę to sobie skrócić, zobaczcie, na przykład do 1,3 sekundy. Na prawdziwym respiratorze jest łatwiej to ustawić, wiecie, niż na tym elektronicznym trenerze do Drigera. Dobra, niech będzie. 1,2 sekundy to odpowiada, zobaczcie, stosunkowi I do E, 1,0 do 1,8. Czyli on jest, no, powiedzmy, prawie fizjologiczny. PiP ustawiamy tak, jak chcemy i P Możemy go ustawić trochę wyżej. Możemy go ustawić na 30. Nie, nie chcę się ustawić na 30. Aha, dobrze, bo jest, bo jest alarm ustawiony tak, jak trzeba. Więc na razie zostawmy sobie 25 i on po prostu będzie próbował wentylować mnie z takim ciśnieniem, jakie jest tutaj, i nie dawać więcej. Jeśli to się nie będzie udawało, udawało jeśli moje płuca będą zbyt mało podatne czyli nie będą chciały poddawać się wentylacji mechanicznej, to wtedy respirator będzie krzyczał, alarmował, świecił różnymi światełkami i generalnie zauważycie, że coś jest nie tak. Więc zaczynamy wentylację mechaniczną, klikamy na start i klikamy, potwierdzamy tym okrągłym przyciskiem. No i teraz respirator zaczyna mnie wentylować mechanicznie. Widzicie tak, widzicie, że tutaj na górze mamy tą krzywą, o której mówiłem, nie? Czyli mamy ten PIK, czyli ciśnienie szczytowe, ono opada, mamy plateau i mamy końcowo wydechowe ciśnienie, które jest wyższe od zera. No i to jest spoko, że ono jest wyższe od zera, nie? To na w nie przeszkadza. Ten respirator mówi, że teraz, objętuje, że teraz wentylujemy mnie zbyt wysoką objętością. Czy to jest prawda? Nie. Ponieważ wentylator nie wie, jaki ja jestem wysoki, nie podaliśmy mu takich danych i on nie wie, że tak naprawdę, jak będę oddychał se 11 Czytam 12, to mi się zawiele nie stanie. Także najważniejsze dwa przyciski, które znajdziecie w respiratorze, w czasie, kiedy on już chodzi i wasz pacjent ma się dobrze, to jest tu na górze, czyli wycisz audio, wycisz dźwięki, wycisz alarmy na dwie minuty, oraz tutaj ten przycisk, czyli alarms, gdzie możecie ustawić wszystkie alarmy. Po prostu ustawcie sobie alarmy tak, jak waszym zdaniem chcecie być alarmowani i, i jakie parametry będą dla was niepokojące u tego pacjenta. No i teraz zobaczcie, ten respirator mnie respiruje, nie wyzwała teraz żadnych alarmów, co oznacza, że no, że generalnie to wentylacja mechaniczna jakoś idzie. Co robisz w następnym, w następnym momencie? Musisz chwilę poczekać. Saturacja nie zmienia się od razu. Na saturacji poprawę parametrów po wdrożeniu wentylacji mechanicznej możesz obserwować po dwóch, trzech, czterech minutach od momentu, kiedy zaczęła się ta wentylacja mechaniczna. Jeśli chodzi o dalsze postępowanie, to po odczekaniu mniej więcej pół godziny warto jest zrobić gazometrię krwi tętniczej po to, żeby zobaczyć, jak wygląda moja gazometria. Jakie jest PaO2, jakie jest PaCO2, jaka jest saturacja, jakie jest pH. Te wszystkie parametry porównujesz z tym, co mamy co mamy w naszej ściądze i ewentualnie odpowiednio dostosowujesz dalsze postępowanie. I zobacz. Jeśli masz PaO2. Które jest niższe niż to 55, które chcesz uzyskać, to Twoim następnym krokiem jest zwiększenie FiO2 o 10%, czyli na przykład do 40% i ewentualnie zwiększenie pip o na przykład, nie wiem, do 6, 7 albo 8%, nie? zgodnie z tą tabelką. To jest Twoja, twoja pierwsza interwencja. I wtedy patrzysz po następnym powiedzmy pół godzinie czy 20 minutach, czy to PaO2 się poprawiło. Czyli to jest nasza interwencja na PaO2. Jeśli PaO2, to zwiększamy ciśnienie, e, przepraszam, zwiększamy PIP, czyli ciśnienie końcowo-wydechowe i zwiększamy FiO2. Jeśli saturacja, no to takie samo działanie. Jeśli pH jest zbyt niskie, czyli jeśli pacjent jest w kwasicy, ma na przykład pH 7,15, to naszą interwencją jest Próba wypłukania dwutlenku węgla. Wypłukanie dwutlenku węgla dzieje się przez to, że zwiększamy częstość oddechów. Czyli gdybym na tych 18 oddechach miał pH 7,1 powiedzmy, no to twoim zadaniem powinno być kliknięcie tutaj, czyli na częstość oddechów i zmienienie tej częstości oddechów na... I to jest teraz zupełnie arbitralne, nie? Nie możemy tego powiedzieć, bo tak do końca nie wiadomo. W każdym razie powinniśmy zmienić tą częstość oddechów no... Niestety wirtualny drager już nie chce mi nic tutaj zmieniać. Powinniśmy zmienić tą częstość oddechów na wyższą, na przykład na 22, i wtedy ten pacjent będzie dalej wentylowany mechanicznie, tak żeby zmniejszyć mu trochę ten dwutlenek węgla. Jak widzicie, możemy dowolnie ustalać liczbę oddechów na minutę między 6 a 35, pod warunkiem, że inne parametry wentylacji mechanicznej się nie kiepszczą. Jeśli ten pacjent będzie przez ciebie wentylowany dobrze, to możesz ewentualnie myśleć o zmniejszeniu jeszcze objętości, żeby jeszcze bardziej oszczędzać te płuca, ale to są już tematy do ewentualnego też przedyskutowania z anestezjologiem. To, co może ciebie zmartwić, to jest to, że ten pacjent może na przykład, czekajcie, gdzie jest ten respirator? Tutaj. On może się zacząć z tym respiratorem kłócić, tego niestety na tym, na tym respiratorze nie możemy zasymulować, ale może być tak, że ta krzywa, i tak krzywa, one nie będą wyglądały tak, tylko nagle zaczną się zmieniać. Na przykład zobaczysz malutkie wychylenia, malutkie piki, albo wręcz pacjent będzie kaszlał w momencie, kiedy podajesz mu wdech. Wtedy możesz poddać go lekkiej sedacji, czyli podać mu propofol w niskim przepływie, albo możesz na przykład podać mu właśnie, czy oprócz tego możesz podać mu też leki zwiotczające, żeby się z tym respiratorem nie kłócił. I tak jak widzieliśmy w tych wytycznych surviving sepsis, Możesz podawać leki zwiotczające przez 24 godziny wtedy, kiedy masz wysokie ciśnienie plateau, albo masz asynchronię, czyli pacjenta, który kłóci się z respiratorem. No dobra, czyli tak, podsumowując, omówiliśmy sobie kilka podstawowych rzeczy. Ważne jest też to, oczywiście, żebyś sprawdził, jak to wygląda na Twoim respiratorze, na respiratorze, który masz w szpitalu. Ja w szpitalu mam chyba z 4 czy 5 różnych rodzajów respiratorów. I bardzo żałuję tego, że one są różne, no ale są, no i nic nie mogę z tym zrobić, więc każdego się trzeba uczyć na nowo i zobaczyć, gdzie się ustawia te poszczególne parametry, ale dobra wiadomość jest taka, że tych parametrów nie masz tyle, więc na pewno sobie z tym poradzisz, a jeśli miałbyś jakiekolwiek problemy, miałabyś jakiekolwiek problemy, to po to masz anestezjologów w szpitalu, ale masz też mnie, możesz napisać mi komentarz albo zadać pytanie i na pewno chętnie odpiszę, żeby tobie w tym pomóc. Więc podsumowując, zobaczyliśmy sobie te plansze, czyli to, jak postępujemy z pacjentem, który się pogarsza i kiedy podejmujemy, w jaki sposób podejmujemy decyzję o intubacji, albo jakie środki mamy ewentualnie do zastosowania, zanim podejmiemy tę decyzję. Druga plansza, którą zobaczyliśmy, to jest plansza, która mówi o zaleceniach dla pacjenta, który już rozwinął ARDS, czyli, czyli Acute Respiratory Distress Syndrome, zespół ostrej niewydolności oddechowej. Pokazałem Wam ściągę z ARDS-u i tego, jak z niej można korzystać, żeby w warunkach klinicznych... Tego pacjenta móc sobie lepiej wentylować. Pokazałem wam też dzienną listę kontrolną, którą, tak jak powiedziałem, musicie dostosować do swojego szpitala, ale moim zdaniem jest ona fajnym materiałem wyjściowym, który pozwala wam codziennie obejrzeć pacjenta w stanie krytycznym i podjąć odpowiednie decyzje albo rozmawiać z anestezjologiem o odpowiednich rzeczach. To, co jeszcze zobaczyliśmy, to jest fizjologia. Bardzo prosta fizjologia, ale mam nadzieję, że, że coś wam się udało z niej wyciągnąć. I to jest, no i to jest ten respirator, który omawialiśmy. Kolejną ważną rzeczą, którą wiedzieć powinniście, ale powiem o niej może w osobnym materiale, który, który postaram się dla was nagrać, są ewentualne leki wazopresyjne, czyli to jak stosować noradrenalinę i ewentualnie, i lub na oddziale intensywnej terapii, tak żeby, żeby wspomagać leczenie chorego z RDS-em. Na tę chwilę, gdyby Wam się w międzyczasie przydarzyło coś, co będzie wymagało podania katecholamin, to konsultujcie się z anestezjologiem, z doświadczonymi pielęgniarkami, które na pewno też mają doskonałe pojęcia na temat tego. Prawie każda pielęgniarka czy pielęgniarz intensywistyczny będzie potrafił taką wentylację mechaniczną u pacjenta ustawić, zmienić, przygotować leki, powie wam, co macie robić. Pytajcie, naprawdę, nie bójcie się pytać. Jeśli oni nie będą wiedzieli, na pewno wam powiedzą, ale większość pielęgniarzy z doświadczeniem, z oddziału intensywnej terapii, to są złoci ludzie, którzy tych pacjentów potrafią poprowadzić praktycznie sami. Więc. Um, więc co jest ważne, ważne jest to że to wszystko nie jest takie straszne, że my jako anestezjodzy lubimy nosić głowy wysoko i, i mówić, że to nie jesteśmy wspaniali, ale tak naprawdę bardzo podstawowe leczenie RDS-u to jest bardzo podstawowa rzecz. Można zrobić krzywdę respiratorem, ale stosując się do tych, do tych danych, które tobie podałem, prawdopodobnie ustawisz parametry wentylacji dobrze, a nawet jeśli nie, to, to, to respirator będzie ci mówił że coś się dzieje, że coś nie pasuje. Zobaczysz, że pacjent nie odpowiada na to leczenie tak, jakby chciał. I wtedy zawsze możesz się z kimś skonsultować. Więc wiem, że się boisz. To jest normalne. Wszyscy się boimy. Każdy z nas trochę innej rzeczy, ale, ale wszyscy boimy się tego, że za chwilę staniemy przed rzeczami, z którymi jeszcze nigdy nie mieliśmy styczności. Natomiast ja wiem, że sobie poradzisz. I, i tak jak jak już zobaczyłeś, zobaczyłaś, to nie są trudne rzeczy. Jeśli nauczysz się ustawiać bardzo podstawowe parametry w odpowiedzi na stan kliniczny pacjenta, co tak jak tobie pokazałem, to jest raptem kilka pokręteł, to odpowiesz na podstawowe stany, a w bardziej skomplikowanych stanach zawołasz anestezjologa. Więc to chyba tyle na ten temat. Nie ma co dłużej tego przeciągać. Dzięki tobie za uwagę i bądź zdrowy, bądź zdrowa. Trzymajcie się, nie dajcie się. I razem możemy to pokonać.